No tak, wprawdzie do sezonu jeszcze sporo czasu ze względu na bardzo intensywny okres reprezentacyjny, kwalifikację olimpijską i przed nami Mistrzostwa Europy i Puchar Świata. Sezon ligowy rozpoczyna się dopiero 26 października, więc tego czasu jest sporo, ale na pewno stęsknieni jesteśmy i kibice również za siatkarzami. Stosunkowo długa przerwa, bo przecież z końcem kwietnia zakończyliśmy ubiegły sezon, więc pewno z utęsknieniem czekaliśmy na rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu. Nie jest to dla nas jakąś dużą niespodzianką. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że nie rozpoczynamy sezonu w pełnym składzie. Z wiadomego powodu jest część zawodników z kadry jest w okresie przygotowawczym do Mistrzostw Europy i Pucharu Świata na swoich reprezentacjach. Na pewno to nie zaburzy przygotowań. Na dzisiaj 8 zawodników rozpoczyna z pełnym entuzjazmem przygotowania do nowego sezonu. To tak naprawdę jak zawsze sportowe szczęście, ale przede wszystkim zdrowie jest bardzo istotne. Ten okres przygotowawczy nie należy do najprzyjemniejszych, bo jest to bardzo ciężka, codziennie, niejednokrotnie po dwa razy w ciągu dnia. Ciężka praca, by dobrze się przygotować do sezonu ligowego, więc no, dużo ciężkiej pracy przed chłopakami, więc to zdrowie na pewno im się przyda. To jest tylko sport, wszystko się może zdarzyć. Oczywiście ten sezon, który się zakończył w kwietniu, można oceniać dwojako. Z jednej strony odnieśliśmy przy tak dużych problemach bardzo duży sukces, uważam, zajmując ex aequo z tak mocnym zespołem jak Perugia, trzecie miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów, jesteśmy trzecią drużyną w Europie. A z drugiej strony, ze względu na te problemy, o których mówisz, bardzo trudnym sezonie i wymagającej lidze znaleźliśmy się poza strefą medalową. Tak jak każdy inny zespół przystępujący do rozgrywek plus ligi, startujemy z punktu zero i każdy, kto do tych rozgrywek przystępuje, myśli o zdobyciu medalu czy Mistrzostwa Polski. Uważam, że potencjał grupy jest bardzo duży, który uprawnia nas do myślenia o tym, by walczyć o medale, a czy to będzie złoto, zobaczymy. Na pewno tak. Dużo się o tym mówiło pomimo młodego wieku. Uważam, że trener Michał Mieszko-Gogol zebrał już ogromne doświadczenie, blisko 12 lat pracujący przy parkietach plus ligi z ogromnym doświadczeniem, samodzielnie prowadzący też już zespoły, między innymi w realizacji tak trudnego, uważam, dla niego z różnych względów projektu zeszłorocznego w Szczecinie czy w końcówce sezonu w Olsztynie, pokazał, że ma ogromną wiedzę, warsztat i potencjał. Dostaje szansę w naszym klubie wraz z trenerem, który jest związany od dziecka z nami, czy poprzez całą swoją karierę zawodniczą, pracę z drugim zespołem, z sukcesami mistrzostwami Polski juniorów, Radkiem Kolankiem, z trenerem przygotowania fizycznego Maćkiem Michalikiem, do którego trener Gogol, a co jest niezwykle istotne, ma ogromne zaufanie po kilku latach współpracy w poprzednim miejscu. To wszystko, uważam, przełoży się na ten właśnie entuzjazm, o którym mówisz, na dobrą pracę, na jakość i sukcesy PGE Skrybełchaty w nadchodzącym sezonie. Tak, jest to kontynuacja projektu, wspólnego projektu z miastem i tą drogą jeszcze raz chciałem bardzo podziękować pani prezydent Mariolii Czechowskiej i wszystkim prezydentom
panu Dariuszowi Matyśkiewiczowi i panu Łukaszowi Politańskiemu za bardzo dobrą współpracę, za to, że dzisiaj dla kibiców przed sezonem możemy pokazać i pochwalić się tak wspaniałym obiektem. W zeszłym roku wymieniona tablica świetna, a w tym roku zrealizowany projekt wymiany powierzchni. Jest położone nowe 9-milimetrowe mondo. Obiekt wygląda bardzo ładnie. W naszych działaniach również duża zmiana. Odnowiona, całkowicie odnowiona szatnia, która myślę bardzo pozytywnie zaskoczyła i wpłynęła na chłopaków. Aby to wszystko się przełożyło na dobrą atmosferę, na dobry klimat, na dobrą pracę i na cały dobry sezon PGS Gry.